co, to też się zachowa na nagraniu. Ale nie puścisz. Może? Nie, nie puszczę. Dobrze. Drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie. Znów z mojej werandy dziś, ale dzisiaj mam gościa specjalnego dla was. Oczywiście. Naszą przyjaciółkę, która mieszka niedaleko i to w miejscowości, która nazywa się bardzo podobnie do tej, w której my mieszkamy. Zgadza się. Jest ze mną Sylwia Lenert. Mhm. Cześć Sylwia, witaj. Dzień dobry. My się, Sylwia, znamy już od jakiegoś czasu. Przypomnij mi, jak to było. No z rok na pewno już, tak myślę. Rok? Tak myślę. Tak, to były wakacje z zeszłego roku. Tak, jakoś tak. I to było zupełnie Poznanie via Meksyk. Via Meksyk i via e-mail. I via e-mail, tak. No, jak to było, przypomnij, bo ja sam do końca nie kojarzę tego. Okej, okay. Ponieważ mieszkałam w różnych miejscach na świecie, o czym wiesz, a może będziemy o tym rozmawiać, moja koleżanka wiedźma oczywiście z Meksyku powiedziała, że jeżeli mieszkam w Teksasie, tutaj właśnie, to niedaleko prawdopodobnie mnie mieszka ktoś, kto ma swój kanał na YouTubie i który opowiada o rzeczach, które również nas interesują. No i, aha, i zobaczyłam. Wiedźma doniosła. Wiedźma doniosła, a ona wiedziała o tym z Polski. Bo to jest wiedźma meksykańska o bardzo jukatańskim imieniu Kasia. Tak, no to już wiemy, tak, że Polka, dobra. Tak, Polka. No tak, i wtedy ty napisałaś do niej maila. Ja wtedy, tak. I spotkaliśmy się i ja byłem, wiesz co, ja byłem zdziwiony, skonsternowany, bo ty piszesz do mnie, że mieszkasz w Lake Hills. Tak. Ja mówię, no nie może być, jak w Lake Hills, to znaczy, że tu u mnie, nie? Bo moja dzielnica, moi drodzy, nazywa się Lake of the Hills. No ale ty mnie szybko wyprowadziłaś z błędu. Lake Hills to jest brzmiąco podobnie nazwa miejscowości, miasteczka, tak, prawda? To jest takie niby miasteczko, przysiółek, trudno to nazwać, bo to nie ma żadnych praw tak naprawdę, ale jest to jakieś godzina 15, godzina, stąd, półtorej godziny stąd, tak. Stąd. I jest bardzo ładnie. Jest przepięknie. No. Jest, nawet robiłeś program o tym, o właśnie wyschniętym jeziorze, bo generalnie mieszkamy teoretycznie nad jeziorem. Jak się nazywa to jezioro? Medina Lake, tyle Medina tylko, Lake, że to jezioro wyschło i jego w zasadzie prawie w ogóle nie ma. Ale to także jak większość jezior w Teksasie, bo my tu mamy niby jeziorka takie, stawy, tak, no i też nie ma wody. Wczoraj to właśnie pokazywałem. No. Co cię zagnało, powiedz mi, do Teksasu? To jest długa historia, ale tak długa historia, krótko postaram się. Ja generalnie dużo podróżuję, zawsze. Zawsze dużo podróżowałam, żeglowałam, nurkowałam. O to mi chodziło, żebyś to powiedziała, tak. Jeździłam, trochę się szwendam po świecie, natomiast pewnego dnia, jak miałam lat bodajże 46, stwierdziłam, że mam dość mieszkania w Polsce i wyemigrowałam do Norwegii, gdzie miałam plan zostać, więc przeniosłam się, zamknęłam wszystkie sprawy w Polsce. Do Norwegii? Tak, do Oslo. I tam miałam gdzie na początek się zatrzymać. Okay. Tam zaczęłam, szybko zaczęłam się uczyć właśnie pierwszego dnia norweskiego, bo ja chciałam tam mieszkać. Ja tam byłam na wyjazdach żeglarskich parę razy i to był kraj, w którym ja chciałam być. No więc w tejże Norwegii mniej więcej półtora roku później poznałam mojego aktualnego męża, który był tam na kontrakcie, no i dostałam propozycję nie do odrzucenia, więc wyjechałam z nim. Kontrakt. Tak, kontrakt. Okay. Więc wyjechałam z nim do Stanów Zjednoczonych. Tylko że już 3 tygodnie później mieszkaliśmy w Meksyku. Nie, przepraszam, w Egipcie. Jeszcze lepiej. Jeszcze lepiej. Mieszkaliśmy w Egipcie i mieszkaliśmy w tym Egipcie przez rok. Po czym mieszkaliśmy w Virginii pół roku prawie w Norwegii z powrotem, pół roku w Teksasie, tutaj właśnie. Potem mieszkaliśmy 3 lata na Islandii, potem mieszkaliśmy rok w Meksyku, no i teraz ponad rok już mieszkam tutaj. Nie wiem, co dalej. I wiesz co, ja cię chciałem przedstawić jako Polka z Teksasu, ale nie można tak powiedzieć o Sylwii. Nie można. Ty jesteś zewsząd. Ja jestem zewsząd. Z Polski, Norwegii, Finlandii, Islandii Meksyku, Egiptu i teraz Teksas. I to jest, powiem ci, ja się śmieję, że ja zawsze jestem tutejsza, wszędzie jestem tutejsza, nawet kiedyś o tym rozmawialiśmy, że próbowałam zrobić bloga, tylko systematyczność nie jest moją najmocniejszą stroną, bądźmy szczerzy, więc ja go zaczęłam pisać, właśnie nazwałam go tutejsza, ale to jest
to już chyba umarło śmiercią naturalną. Ale jakbyś dodała jedno słowo do tego, to by pasowało. Które? Tutejsza, nie tutejsza. Tutejsza, nie tutejsza. To możliwe, ale wiesz co, ja zawsze staram się być tutejsza właśnie, czyli poznaję wszystko, co się da. Aha. Poznaję mnóstwo ludzi, poznaję, uczę się kuchni, uczę się, staram się uczyć się języka, staram się być, no, być u siebie. Oj, i tak mniej więcej. Ja trochę wiem, ty się starasz poznać wszystko, bo tak. Słuchajcie, jak poznałem pierwszy raz Sylwię i zaczęliśmy rozmawiać, to dowiedziałem się, że praktycznie dotknęłaś każdej rzeczy, która ci się spodobała. Jak ci się coś podobało, to dotykałeś tego mocno. Uczyłaś się wielu rzeczy. Tak, jak się bawić, to się bawić. Okay. Także ponieważ... To co w życiu, czego się nauczyłaś i co robiłaś? Okej. Okay. To wykształcenie, tak? Czego się uczyłam. Ja się śmieję, że mam podstawowe wykształcenie muzyczne. Szkoła muzyczna, klasa fortepianu, średnie biologiczno-chemiczne, liceum Aha. biologiczno-chemiczne, potem skończyłam filologię polską. No i to był taki początek, po czym zrobiłam studium taneczne w międzyczasie tak zwanym, po czym zrobiłam studium terapii naturalnych. To jest długa historia, ale to prawie 2,5-3, prawie 3 lata mojego życia, które mi przewartościowało wszystko tak naprawdę. Po czym zrobiłam studium psychoterapii, socjoterapii, po czym w międzyczasie uczyłam się różnych języków, no bo niektóre trzeba było, a niektóre chciałam, tak? W międzyczasie sędziowałam, byłam sędzią pierwszej kategorii hip-hop, jazz dance, freestyle, coś takiego to było. W międzyczasie jestem niecertyfikowanym, ale zrobiłam kurs, jestem czeladnikiem radiestezji. Okej. Okej. Byłam pilotem Ciekawe. Wycieczek zagranicznych. Co jeszcze robiłam? Boże, no... Byłam sekretarzem Związku Aikido na Islandii. To no takie zupełnie odkręcone. Coś ze sportami takimi... Ale to zaczęłam trenować, jak miałam lat 48 w Norwegii. Okay. Także to, żeby nie było. I potem kontynuowałam właśnie na Islandii. Ale w międzyczasie jestem... Scuba Diver, tak? Advanced, czyli na jak gdyby nurek zaawansowany, nazwijmy to, w cudzysłowie. No i jestem, jak to się mówi... Sternikiem? Jachtowym sternikiem morskim, czyli mogę prowadzić łódki powiedzmy do 18 metrów na całym świecie. Do kapitana zabrakło mi 3 rejsów i 100 mil na żaglowcu. No a teraz to nie wiem, pewnie zmieniły się już zasady przepisy i zmieniły się przepisy. Także... Może są lżejsze? Może, ale w sumie czy ja chcę być kapitanem? Sumie, no właśnie. No to powiedz mi, kim chcesz być. O, widzisz, to jest dobre pytanie. Okay. Problem polega na tym, że ja chcę być wszystkim i robić wszystko. I... No bo dlaczego nie? No tak. Jesteśmy tutaj dosyć krótko na tym świecie. Czemu nie spróbować każdego ciastka na przykład, nie? No jak... Jeżeli mogę żeglować, wiesz, jeżeli mogę nurkować. Tak, no. Ja popróbować wszystkiego, nie? Dokładnie. Teraz mi się przypomniało, że przecież ja mam skończonych wiele kursów. Ja je robię online, te kursy. No. Ale jakby nie te kursy, to też jakby nie otwierają się przed tobą inne ścieżki. I ty tak masz, że tak, bo ty, dzisiaj się spotkaliśmy, wypiliśmy tak. już tam kawę. Bardzo dobrą zresztą. I, przepraszam, It's bo spadły okay. twoje It's okulary. I ty mi powiedziałaś dzisiaj, że no popatrz, czego dotknę, to otwierają się nowe możliwości. Gdzieś tam w Polsce coś się otwarło. Tak. Tutaj też, bo dostałeś nowe propozycje. Nowe propozycje pracy? A, no bo pytałeś o pracę. No to... W Polsce generalnie przez ponad 20 lat uczyłam tańczyć, czyli uczyłam tańczyć, mam na myśli, uczyłam dzieci, dorosłych, młodzież, organizowałam obozy treningowe, turnieje tańca, festiwale piosenki. To nie jest moje łatwe pierwsze zajęcie, męże. Tak myślę. Ale ja jakby mam to genetycznie, moja mama prowadziła szkołę tańca, moja siostra jest na Zielonej to górze. Jest tak, moja siostra jest nauczycielką tańca i to jest wszystko jakby tak, no tak było, no tańczyłam, mhm. Bo jeszcze w młodości oczywiście tańczyłam turniejowo, no bo... No nie mogłam nie tańczyć, tak jakby to wyszło. Po czym, jak wyjechałam do Norwegii, oczywiście nie mówiłam po norwesku jeszcze wtedy i bardzo słabo mówiłam po angielsku, no więc co mogłam robić, Uczyłaś się języka. Uczyłam się języka, no ale jakoś trzeba było zarabiać, więc na dzień dobry byłam masażystką, bo prędzej w studium takim tych terapii naturalnych, między innymi miałam masaż shiatsu, który uwielbiam robić i tam bioenergo, różne rzeczy, czary mary, dietetykę. Masaż shiatsu? To jest masaż robiony na meridianach i to generalnie to nie jest taki, jak my myślimy. To jest masaż uciskowy, rozciągający, to jest
for me, dla mnie to jest the best of the best. Natomiast ludzie generalnie wolą masaż z olejem na kogoś ciało. To się bardziej kojarzy. Natomiast dla mnie masaż shiatsu jest masażem terapeutycznym ewidentnie i zdecydowanie. Jakby polega na tym, żeby odblokować energię, meridiany, energię tam, gdzie jest zablokowana. To jest moja jakby bardzo skrócona jakby wersja, no bo to wiadomo, wiesz, może kiedyś o tym porozmawiamy więcej. Dobra. To mnie ciekawi, powiem ci, że jakoś polecam. Mi to umknęło, że ty też to potrafisz zrobić. No i robiłam też, i to też robiłam na, właśnie w Norwegii, w Oslo, w polskim spa zresztą, żeby nie było, w centrum Oslo. Przypadki, wiesz, tak. Wszędzie spotykamy przypadkowych ludzi, tak. Natomiast robiłam również refleksoterapię, od której jakby zaczęła się moja przygoda z duchowością, z naturopatią, z tym wszystkim, dlatego że no, w rodzinie ktoś potrzebował pomocy, więc... Ja podglądam, wiesz, czy kamera miga, bo dzisiaj są niespodzianki, ale wszystko jest okej, wszystko jest w porządku. Dobre energie przyszły. Oczywiście, tylko. Więc refleksoterapia, czyli rzeczy, czyli akupresura stóp i to jakby to i masaże, ale takie bardziej relaksacyjne i mocne, ale takie, mówię, z olejem na ciało robiłam przede wszystkim w Norwegii, ale również, jak już trzeba było sprzątać, no może, no życie, tak? No tak. Uczymy się. Uparłam się pierwsze półtora roku, że nie będę sprzątać. My Polacy na emigrację tak często mamy, nie? Że przynajmniej te pierwsze momenty, kiedy jest trudno, to bierze się to, co do życia daje. A ja się uparłam, że nie będę sprzątać, więc pierwsze półtora roku robiłam tylko masaże, a potem, jak już wiedziałam, że wyjeżdżam i już były różne inne opcje, robiłam takie sprzątania na zastępstwa, ale to były i banki, i domy, i fabryki. Natomiast wtedy pomyślałam sobie o mojej głupiej dumie, bo dużo więcej zarabiałam na sprzątaniu niż na masażach. A to było tylko w mojej głowie, że nie, ja Polka, nie będę sprzątać. No ale uczymy się, tak? W Egipcie byłam, pracowałam w biurze jakby... Advisor? Nie, supervisor to nie byłam, ale byłam księgową, shippingowcem w biurze, w amerykańskim biurze budowlanym. I robiłam to przez... Amerykańskim? Amerykańskim. Dobrze, okej. Bo mój mąż jest Amerykaninem, no nikt nie jest doskonały, no. Okej. Tak wyszło. Natomiast jak byliśmy na Islandii, to przede wszystkim, no, masaże oczywiście, bo to mogłam kontynuować, bo tam szybko mogłam jakby sprawdzić papiery i po prostu wykazać się, że umiem to robić i pracowałam w trzech spa jako masażystka, refleksoterapeutka, ale również przez pierwszy rok, tak jak powiedziałeś, na początek musiałam, żeby wyrobić sobie PESEL tak zwany, czyli kanidale, przez pierwszy prawie rok sprzątałam, no bo tylko w ten sposób mogłam wykazać dochody, więc czemu nie? Ale żeby było śmieszniej, to sprzątałam i robiłam catering w biurze głównym firmy sprzątająco-cateringowej. Także mogę powiedzieć, że jestem przeszkolona w każdą stronę. Tak barwna, tak różnorodna. Czemu nie? Czego byś się nie złapała, na to robisz. No. Ale ty dzisiaj jesteś tutaj w Teksasie i przeszłaś taką drogę, bo my sobie opowiadaliśmy już tam przy stole wewnątrz, że przeszłaś taką ciekawą drogę, no i jak to w życiu jest, że wszystko robią przypadki. Tylko przypadki. Trafiłaś przez Meksyk, właśnie w Meksyku, do Kasi. Tak. A co tam się wydarzyło? Bo jakby wcześniej tego nie miałaś, ale tam się coś wydarzyło i poznałaś siebie od innej strony. Znaczy miałam, nie miałam. Ja robiąc masaże, jeszcze w Norwegii robiąc masaże, w momencie, kiedy robisz ich 5 dziennie, no to wiadomo, to jest, no bądźmy szczerzy, to pracujesz z ciałem. Ale myślałaś o tym, że masz jakieś inne umiejętności poza tym, że... To znaczy one jakby się objawiły właśnie w Norwegii, objawiły. Po prostu, jeżeli jest odpowiednia energia, odpowiednia osoba, odpowiednia, wszystko jest odpowiednie, tak. Widziałam rękami. Czyli jakby robiąc masaż, nie wiem, nie potrafię tego nazwać. To ja, tak jakbym widziała dłonie i to, co jest w środku. Ja miałem to raz w życiu, tak? Że widziałem rękoma. Raz w życiu. I ja po prostu zdarza, i to mi się zdarza, no coraz częściej, tak? Że robiąc masaż, oczywiście nie jest to przypadkowa osoba wtedy. To my wchodzimy w regressing, my się rozpoznajemy wtedy, zdarza się, tak? I ja widzę jakby to, co jest w środku, czyli widzę, jak wygląda, nie wiem, nerka, jak wygląda płuco, czy coś potrzebuje pomocy, wzmocnienia, no.
Nie pytaj mnie, jak ja to widzę. No właśnie, miałem zapytać, wiesz? Dobra. Bo widzisz, facet jestem. No, ja lubię tak dotknąć, nie? Dobra. Dobra, masz ręce na jakimś na plecach narządzie. Na przykład? Tak. Na plecach na przykład. Co ty widzisz, tak jak w telewizorze, no teraz nerka, tu jest nerka, czy... Na przykład ja to widzę, znaczy z jednej strony widzę kolorami generalnie i jakby, ja nie wiem, czy ja to widzę, czy kształt? Ja to czuję. Na przykład widzę, że ta nerka jest zmęczona, czyli że jest mała... A, czyli czujesz? Nie wiem. Ja ją widzę w jakiś sposób. Ja tego nie potrafię ci, wiesz, teraz się zrobiło bardzo modne, bo słucham takich różnych, nie wiem, wiadów, że teraz jasno czucie, jasno widzenie. Ja nie wiem, co to jest. Tylko jest tak, że ja po prostu widzę, że ta nerka potrzebuje pomocy, tak? Czyli że ona jest mała. To jest bardzo uczciwe to, co mówisz. No bo ja nie wiem. To mówi też pan Krzysztof Jackowski, on mówi, że nie wie. Po prostu on to jest coś, co ja czuję, co ja widzę, czuję, nie wiem, ale to jest coś takiego, że ja na przykład mogę powiedzieć, że okej, masz stan zapalny tutaj. I ja nie wiem, dlaczego to jest czerwone, ale ja widzę, że na przykład od kręgosłupa promieniuje coś do, nie wiem, do biodra i dopiero potem wychodzi na to, że biodro boli na przykład, tak? Czy że na przykład jest problem, wątroba jest w innym kolorze niż powinna. Czyli jakby przychodzi do ciebie informacja. Ja ją widzę w mojej głowie. Nie wiem, czy sobie nie założymy te koty, bo nam wiatr teraz taki przyszedł, nie? No ja, będzie. Myślisz? No, no, zobaczymy. Zobaczymy. No w każdym razie w pewnym sensie jakby mogę obejrzeć od środka. Oczywiście nie jestem tomografem, żeby nie było, nie jestem lekarzem. To mam pełną świadomość, że to są tylko moje jakby wrażenia, wiesz, i tak dalej. Nie jestem rentgenem, po prostu to jest coś, co ja w taki sposób czuję daną osobę. Ale a propos Meksyku właśnie czarownicy Kasi. Jak już tutaj byłam w Teksasie, to miałam, ona jest przede wszystkim homeopatką i miałam sytuację taką, że byłam naprawdę chora, nie mam tutaj ubezpieczenia, bo pracuję, owszem, bo tutaj pracuję w szkołach jako substitute teacher, tak, dla odmiany, ale ona jakby chciała mi podać homeopatię, tylko że nie miałam jej kulek homeopatycznych, więc... Ale ty byłaś tu, a ona tam. Tak, no więc ona mówi, słuchaj, to możemy zrobić eksperyment, i zrobimy to ty energetycznie. Ja ci to opowiadałam kiedyś, tak. bo słuchajcie, to było, teraz uważnie. Bo to jest na zasadzie pamięci wody. Czyli jako radiesteta, czeladnik radiestezji, wiem to, że to tak działa, ale nigdy tego nie robiłam, nigdy tego nie próbowałam. A teraz wyszło to rzeczywiście na mnie. Bo eksperyment był na żywym organizmie, czyli na mnie. Czyli po prostu ona mówi tak, słuchaj, weź szklankę wody, znaczy no, tam trochę wody, obrysuj tą szklankę, musi być przezroczysta, obrysuj tą szklankę na białej kartce, napisz na przykład, nie wiem, arsenikum 30, czy jakiś tam lek homeopatyczny, to jest na przykład, i przez tą wodę przeczytaj to głośno, weź dwa głębokie wdechy, pomieszaj to 10 razy w prawo i wypij. Uśmiałam się, ale byłam zdesperowana i mówię, co mi szkodzi? To działa. Ja nie wiem, jak to działa. Wiem, że ważne było to w prawo. Koniecznie. Tego się nauczyłem u Indian. A widzisz. Tak, to jest wprowadzanie tej energii, a w lewo byłoby wyprowadzanie tej energii. No więc teoretycznie ja to wiedziałam, że to może zadziałać, ale teraz to po prostu zrobiłam i to nie było raz. To było kilka razy. Potem właśnie była witamina C. Ona mówi, słuchaj, jeżeli możesz to zrobić z homeopatią i to działa, to może możesz to zrobić z witaminą C, bo to było niemożliwe dostać. Spróbuj. Tak na 3-4. Zrobiłam to, ja na drugi dzień byłam zdrowa, po prostu. Oczywiście mówimy o dawkach, to już nie wnikając, natomiast to no działa. No więc w tym momencie zaczęłam kombinować, no dobra, jeżeli tak mogę przyjąć witaminy czy homeopatię, dlaczego nie mogłabym tak przyjąć, nie wiem, jedzenia, antybiotyku, tak? Dlaczego nie mogłabym energii, nie wiem, dać albo przyjąć? Znaczy, ja jestem, to nawet nie mówiłam, jestem też po drugim stopniu Reiki, po ustawieniach Hellinger, wiesz, to wszystko jest długa, długa droga, którą gdzieś tam przeszłam od ponad 20 lat, natomiast połączyły się kropki, tak, a jeszcze w styczniu tego roku byłam w Meksyku tam na 10 dni chyba i ta Kasia wzięła mnie do szamana Yucateki, czyli kogoś, kto Maja, do majowskiego szamana, który mnie pooczyszczał i który, jak już tam, nie wiem, z godzinę to chyba nade mną pracował i w pewnym momencie powiedział tak, przestań myśleć, zacznij czuć. O, także mocne.
Mocne, więc no. Ja wyszłam taka. I prawdę mówiąc, po powrocie tutaj zaczęłam robić, no to było parę miesięcy temu w sumie, tak? Ale zaczęłam robić, połączyłam, tak? Różne rzeczy. Czyli masaż, energię, przekazywanie, świadomość ta energetyczna cała, czyli mogę robić masaż energetyczny komuś w Meksyku, albo komuś w Polsce, albo komuś w San Antonio, kiedy ja jestem w Lake Hills, bo sprawdziłam i to działa. I to jest ciekawe teraz, wiesz, wypytam cię o to, dawaj. Ale pozwól, że ja pójdę jednak po te koty i założymy je. Dobrze. Poczuję, że będziemy mieć szumy na okay. mikrofonie. To wiesz, także... Dziękuję. Ale wypas. No, tylko od razu są muchy. No też tworzę nieboskie. No i ten pies też tutaj no, mam. No tak, ale to no. jest fajne, to jest to jest życie. To jest życie, tak. To jest przyroda. No to moi kochani, zrobiliśmy sobie małą przerwę. Owocową, owocowo-kawową, no. Dobra. Lucy nam przyniosła pokrojone owoce. Pycha. Dziękujemy ci. Dziękujemy. No. Wiesz co, to mnie bardzo zaciekawiło, bo masaż energetyczny, nie? Jak... Technicznie, tak? Technicznie. Jak to zrobić, nie? Bo znaczy masaż. No. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Może oczyszczanie, może... Okej, okay. Ale mi się podoba ta nazwa, wiesz, masaż. Tak fajnie brzmi. Może oczyszczanie energetyczne, może... Nie mam pojęcia, jak to nazwać. To jakby... Ja wiem, że ludzie... Generalnie zdarza się, że ludzie robią takie rzeczy i znam osoby, które robiły w Polsce takie rzeczy. Tylko to się nazywało... Operacje fantomowe? Fantomowe, tak. Natomiast ja absolutnie nie czuję się na siłach czy w mocy, żeby powiedzieć, że ja robię jakieś takie super skomplikowane, nie wiem, rzeczy, bo to jest coś, co z ogromnym respektem i pokorą, tak, do tego, co robię i co się dzieje. Znam znaczy, w Polsce tylko jedną taką kobietę, Ania Mikulska, szacunek dla Ani. Która, ja nie wiem, czy ona jeszcze robi, ale robiła operacje fantomowe. Ja nie mówię, że ja to robię. Ja mówię, że to jest rozumiem. Bardziej jakieś oczyszczanie i bardziej mogę ewentualnie doładować energią, ale powiedzmy sobie szczerze, że po tych wszystkich różnych szkołach, po tych wszystkich kursach, bo oczywiście ja nie wspominam o kursach typu, nie wiem, radykalne wybaczanie, typu psychoterapia, typu, no właśnie te reiki, którego już nie robię, ale kiedyś robiłam, czy no mnóstwo różnych jakichś gongów, miejsc, no cudawianki, no bo był taki etap, tak, był taki etap, że pisałam mnóstwo afirmacji, że robiłam mapy mal, no wiadomo, no różne, malowałam, no był taki moment, że dużo pracowałam. Malowałaś? Tak? No mówimy o takim Vedic Art, czyli o malowaniu takim, żeby otworzyć pewne, mówimy o twórczości, o otworzeniu się, o terapii malowaniem, jak zwał, tak zwał. Ale no to jest dla mnie nowość, czyli to nie takie, słyszałem od ciebie. Nie znasz tego? Nie, ja znam to, ale nie wiedziałem, że ty to robisz. Ale to było jedno z wielu, to mówię ci, to jest 20 lat. To jest. Dla mnie malowanie było terapią. Ja malowałem olejem w Polsce i uwielbiałem ten moment, kiedy się maluje. Bo, dokładnie wiesz co, tak. Tego się nie da opowiedzieć, bo to jest ten moment, kiedy z ciebie płynie to, że ty wiesz, jeszcze tego nie malujesz, a ty już wiesz, jak to będzie wyglądało, nie? No to chyba aż taka dobra nie byłam. Ja raczej jestem na poziomie dziecka w przedszkolu, które ciapa je, robi. Ale to też przynosi satysfakcję. Ale radość ogromna. No. A niedawno byłam na jakimś, no bo ciągle, umówmy się, jak to mi kiedyś koleżanka, która jest astrolożką, dawno temu stawiała horoskop, bo ona powiedziała tak, słuchaj, na łożu śmierci ty się ciągle będziesz uczyć. Także to... Także... Tak, ale wiesz co, to jest głębokie, to co powiedziała ta koleżanka. No tak, no bo to... Bo tak jest. No. Dokładnie. No więc jakbym... Dobrze, to wróćmy do tego uzdrawiania na odległość, czy też tego... oczyszczania. Tej terapii, oczyszczania, terapii. Jak to... dobra, jestem klientem, mieszkam, jestem daleko od ciebie, bo ja w Lake of the Hills, a ty w Lake Hills. Półtorej godziny. Chciałbym, nie chce mi się jechać te półtorej godziny i chciałbym się oczyścić, poprosić cię. Jak to wygląda? Żebyśmy naszym widzom mogli powiedzieć, jak to ma wyglądać. Okej. Okay. No jak dotychczas to wygląda tak, że po prostu umawiamy się na rozmowę. Ja muszę mieć dobry czas, ty musisz mieć dobry czas w sensie... Relaksu. Spokoju, relaksu, bezpieczeństwa.
kładziesz się wygodnie gdzieś, jesteśmy na telefonie, tak zwany, czy na WhatsAppie, czy Messengerze, czy czymś. No ja po prostu najpierw cię relaksuję słownie, że tak powiem, czyli mówię jakbyś, bo jakieś wizualizacje relaksacji też robiłam swojego czasu, no bo mówię, to jest dużo lat, także... Więc jakby relaksuję ciebie, żebyś ty zrelaksował swoje ciało, po czym oczywiście musisz wyrazić na to zgodę prędzej, żebym ja mogła jakby wejść energetycznie zobaczyć. W pewien sposób, nie wnikając już w szczegóły, ale jakby wchodzę w twoje ciało, tak? Energetycznie, widzę energetycznie twoje ciało. Oczywiście to jest tylko to, co ja czuję. To jest tylko to, jest... Ja przecież nie wiem, czy to jest twoje ciało, czy nie, aczkolwiek bardzo dużo rzeczy się zgadza, potwierdza i wychodzi jakby w trakcie. Czyli jakby wchodzę i widzę na przykład, nie wiem, że masz słabą wątrobę, że jest, nie wiem, że jest, masz pognieciony płuca, tak? Albo że są szare, albo że są czarne punkty. I mogę, jesteśmy cały czas w kontakcie jakby, czyli ja mogę zapytać, ale najczęściej najpierw sprawdzam, tak? Oglądam i czasami to widzę, że to są, nie wiem, robaki. Czasami to jest smoła, czasami to jest po prostu bardzo coś, no nie wiem jak to nazwać, chude, zmęczone, ja mówię o zmęczonych nerkach, tak? Albo bardzo cieniutkie, nie wiem, jajowłoty. Takie wątłe, takie niedotlenione, aha, takie... Albo widzę na przykład, no, że masz czerwone biodro, czy czerwone kolano, czyli zapalenie. Dla mnie to jest stan zapalny, tak? Czy coś z kręgosłupa na przykład promieniuje, nie? Czyli, no wiadomo, jakiś ucisk jest gdzieś w kręgosłupie. Czy zdarzyło ci się nie widzieć? Na przykład, wiesz, ktoś miał wyciętą nerkę i czy takie sytuacje, nie miałaś takiej wiesz co, jeszcze nie miałam, ale miałam coś takiego w czasie, jak robiłam refleksoterapię, czyli akupresurę stóp. To jest też śmieszna historia. To było w Norwegii, to była stara Norweżka, 80-paroletnia, bardzo wspaniała kobieta zresztą, bo długo byłyśmy w kontakcie, nawet jak już tam nie mieszkałam. I ona... Jak robiłam refleksoterapię, wiesz, tam są receptory na stopach, które ty widzisz. Mhm. Jeżeli masz doświadczenie jakieś, to widzisz te receptory i możesz powiedzieć na dzień dobry, no, czy wszystko jest dobrze, czy nie. Mhm. No i na dzień dobry, jak zobaczyłam pierwszy raz jej stopy, to mówię, no coś jest nie tak, bo według mnie ona nie ma pół płuca jednego. Co myślę, no ale no, to niemożliwe, no, starsza pani o kulach. No więc zrobiłam jej ten, powiedziałam jej, to też nie diagnoza, tylko to, co ja odebrałam z mojej wiedzy, doświadczenie tak z refleksoterapii, a ona mówi, ja mówię, słuchaj, no i nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale według mnie to ty nie masz półprawego płuca. A ona mówi, no nie mam półprawego płuca. Naprawdę tak było. Wow. I to jest, i ona mówi, rzeczywiście jakby nie było kawałka jej stopy, wiesz. Po prostu ona mówiła, że w momencie, kiedy ona była zaraz po II wojnie światowej, miała gruźlicę. Ona miała, jak się widziałyśmy, to nie wiem, 10 lat temu powiedzmy, to ona miała około 80. Miała gruźlicę i musieli wyciąć kawałek płuca, żeby ją ratować. No i wycięli. No i na stopie to było, słuchaj. Także ja już wierzę we wszystko, bo... No nie ma wyjścia. No bo ja to widziałam, no. Tak. I parę innych rzeczy się też zgadzało, już nie wnikając, bo tak, ja tak mogę długo. Ja tak mogę długo i zdarza się tak, że... No dobra, zdarzyło mi się niedawno, że robiłam właśnie zabieg, operację, oczyszczanie, jeszcze nie wiem, jak to nazwać ładnie, może być masaż i widziałam w brzuchu u kogoś wzrosty. Tak jakby myślałam, że ma kobieta endometriozę, że ma, wiesz, endometrioza to jest tak jakby, to są kobiece rzeczy, tak, czyli jakby... Wzrosty jakieś? Czyli zrastają się wnętrzności od kobiecych, że tak powiem, narządów, to się rozrasta, jest nadwyżka, nadprodukcja. Ja to upraszczam oczywiście. I tak jakby było, zrastają się narządy wewnętrzne. To jest potwornie bolesne, to jest trudne do zdiagnozowania. To jest, ale ja tej kobiety nie znałam, tak? Ona była dosyć duża. I ja widziałam, że ona ma narządy wewnętrzne pozrastane. I potem o tym z nią rozmawiałam oczywiście. Potem, zapytałeś, jak to wygląda. Jak ja już tam wchodzę, oglądam, czyszczę. Przepraszam, że tak skaczę, ale to przypomniało mi się, że nie dokończyłam tematu. To potem zamykam jakby, tak? Rozmawiamy o tym. Doładowuję energetycznie. Znaczy, umówmy się, to nie jest moja energia, tak? To jest energia... Tak, energia z przestrzeni. Tak, ja jestem tylko przekaźnikiem, tak?
przewodnikiem, narzędziem, jak Zlotek zwał. Narzędziem, tak. I w momencie, kiedy właśnie widziałam, jakby widziałam, czułam tą kobietę, to rozmawiałyśmy właśnie po tym, o tym, że widziałam. Jeszcze była bariera językowa, bo ona jakby nie mówi po polsku zdecydowanie i musiałyśmy o tym jakby dopiero porozmawiać, dopiero jakby następnego dnia, bo ona po prostu zasnęła po tym. I ona mówi, że ona jest po operacji i po kilku i ona ma dużo rzeczy pozrastanych w brzuchu, czego ja nie wiedziałam. Ona mówi, zapomniałam ci powiedzieć. Mhm. I więc gdzieś to jest, gdzieś to działa. Mhm. I to jeżeli w ten sposób potrafię nawet kogoś zrelaksować, tak? Czy spowodować, że będzie spać spokojnie zamiast się męczyć, tak? No to dla mnie to jest... To powiedz mi, czy działa to też na takie duże odległości, tutaj na przykład tu i Polska? No robiłam. Działa. A co to ma za znaczenie? No przecież właśnie. Energia jest wszędzie. Ja wiedziałem, że mi tak odpowiesz. No bo... Tak, ja myślę, że gdyby to było w innej galaktyce, nie ma przeszkód. Powiem ci tak, że ja myślę, że cały problem polegał i polega nadal na tym, żebyśmy my uwierzyli, że to możliwe. Bo sądzę, że to tak jak z radiestezją. Na kursie radiestezji, który miałam tam w studium, nasz główny radiesteta, bo było ich dwóch, którzy nas uczyli, powiedział, że tak naprawdę 90% ludzi mogłoby być radiestetami. Tylko oni się tym po prostu nie zajmują. Oni tego nie robią, oni w to nie wierzą. W momencie, kiedy... I to jest tylko kwestia potem praktyki. Ja jakby to energetycznie czułam i mogłam robić parę lat temu, 10 lat temu, ale mi to do głowy nie przyszło po prostu. Ja myślę, że naprawdę wielu z nas może to robić, tylko my tego jakby nie próbujemy, nie wierzymy w to, pierwszy, nie mamy pierwszy tego... robimy sobie blokady, bo nie wierzymy. Tak. I w momencie, kiedy mi się coś tam poprzestawiało, odblokowało, uwierzyłam, okej, jeżeli mogę tak, jeżeli mogę w ten sposób przyjmować, powiedzmy, leki, czy jedzenie, czy cokolwiek. Kto wie, czy kiedyś nie dojdę do wegetarianizmu. Odstawiam różne rzeczy po kolei, jeszcze nie wszystko. Ale słuchaj. Aczkolwiek temat wegetarianizmu jest na YouTubie niemile widziany. Właśnie zablokowano mi kiedyś kanał za audycję. Naprawdę? Tak. O Boże. No. Ja nie jestem wegetarianką, ja lubię jeść, żeby nie pomyślałem, to było jasne. Że będę żył w takich czasach, że będzie jeszcze taka cenzura, nie z powodów takich światopoglądowych, nie? Bo to jest światopogląd. No dokładnie. Mhm. To jest zupełnie luźna rozmowa przy truskawkach. Właśnie. Smacznego. Także dziękuję. Bardzo dobre. Pyszne teksańskie z pola. Z twojego? Nie, z HB. Okej, ale teraz jest sezon. Taki duży market. Tak, ale to jest sezon teraz na truskawki i one były zdecydowanie z Teksasu. A ja czekam, aż się pojawią czereśnie. Są. Już są? Dawno nie byłem w sklepie. No. Chociaż no wiecie co, no powiedzmy, że jakość tych owoców jest zależna od tego, ile się tam dosypało, nie? Dokładnie. No. Także ja te truskawki też tak. No ale prawda jest taka, że takich owoców jak jadłam w Meksyku, to nie wiem, czy będę jeszcze gdzieś jadła. No. Powiedz mi, jaki zatem masz plan, bo tak. Czuję, że tym jakby z tych wielu twoich umiejętności, tych twoich nabytych albo wyuczonych rzeczy, czuję, że ty wybierasz jedno, a może będzie trochę więcej tego, ale jakby masz kierunek już. Widzę, czuję to. Prawda? Czyli idziesz w tą stronę uzdrawiania energetycznego? Czy... Uzdrawianie to mocne słowo. Może, mocne słowo, wiesz, tak? Mocne słowo. Ja... Relaksu energetycznego? Ja, czy ja, też... Jak mówiłam, ja nie jestem ani tomografem, ani lekarzem. Natomiast wiem, że ponieważ energia jest możesz sprawić, wszędzie, by człowiek sobie pomógł sam. Tak. O. Genialne. Tak. Mogę wspomóc na tyle, żeby człowiek pomógł, żeby organizm zadziałał sam. No bo tak naprawdę... Tego się trzymajmy. Tak, bo tak naprawdę każde leczenie to jest tylko wspomaganie jakby organizmu. Tak, bo ty pokazujesz tylko drogę, a ten ktoś musi to zrobić. Dokładnie. Bo jak potem to nie będzie wierzył... To nawet nie odchodzi o wiarę, nie? Wiesz? To jest tak, że mnie nauczono w tym moim studium, gdzie do dzisiaj mamy super kontakty z wieloma ludźmi, że tak naprawdę, ja to poszłam z ciekawości, żeby się dowiedzieć, dlaczego ta refleksoterapia zadziałała. I dlaczego to, potem coś wróciło. To jeszcze jeden aspekt. Niewierna była. Oczywiście, że byłam poszła. Niewierna. Okay. Ja po prostu chciałam komuś pomóc, komuś bardzo mi bliskiemu, kto miał problemy zdrowotne, na które medycyna naturalna nie działała. Mm-hmm. No więc ja,
próbowałam wszystkiego, co mogłam, więc zrobiłam to i pomogło. Ale jak przestałam to robić po paru miesiącach, to pewne rzeczy wróciły. Pewne nie, ale niektóre rzeczy wróciły, chorobowe. No więc chciałam wiedzieć, dlaczego to pomogło i dlaczego wróciło. No i dlatego poszłam do studium. No i się okazało, no powiedzmy sobie szczerze, ale jesteś tym, co jesz. Dokładnie, generalnie. Tak. I jesteś tym, co myślisz. Tak. Czyli w momencie, kiedy wrócisz do tego, co robiłeś przedtem, będziesz jadł tak samo, żył tak samo, myślał tak samo, pracował tak samo. To wróci to samo. To będzie to samo. Czyli generalnie pytanie jest, na ile te, nie wiem, czy te energetyczne wszystkie rzeczy, to jest dla mnie tak samo jak, nie wiem, tabletka, tylko że nieszkodliwa, tak? Bo potem ty musisz z tym pracować. Ty musisz zająć się swoim jedzeniem, swoim relaksem, swoim odpoczynkiem, tym, z kim rozmawiasz, gdzie jesteś, co robisz, bo inaczej wszystko wróci. To jest takie powiedzenie, wiesz, że żeby coś w swoim życiu zmienić, to musisz coś zmienić. Dokładnie. No. No więc ja... Dobra, ale zapytam cię jeszcze o ten plan, byśmy trochę uciekli. Dobra. No bo to jest dosyć skomplikowane, bo ja miałam taki plan jeszcze w Norwegii, tylko oczywiście myślałam, że to niemożliwe, ale ja miałam plan, żeby połączyć wszystko z wszystkim. Okay. Czyli podróżowanie, które uwielbiam i znam dużo różnych pięknych miejsc na świecie. Czyli taniec, relaksacje, stretchingi, medytacje i tak dalej. Czyli masaże na ciele, energetyczne, różne. Czyli no jestem nawet dyplomowana, tak, socjopsychoterapeutka, żeby to wszystko zrobić w jakiś jeden program, w jakiś jeden kierunek i żeby po prostu w ten sposób w różnych pięknych miejscach na świecie mogła służyć ludziom. Tak, bo z jednej strony to służy ludziom, z drugiej strony, no ja się tym jaram, no bądźmy szczerzy, no mnie to po prostu kręci, to jest nie dla wiem mnie. Dlaczego w tej chwili, a muszę ci to powiedzieć, nie wiem dlaczego w tej chwili przyszła mi na myśl Dominikana, znaczy ja już teraz Dominikana, wiem. Dominikana, okej, okay. Tak, jeszcze nie byłam. Ja byłem, cudowna wyspa, piękna wyspa, ale powiem ci, że dlaczego ta myśl do mnie przyszła. Tam jest mój dobry znajomy Aleksander Harecki na Dominikanie. To jest, no muszę powiedzieć, chyba uzdrowiciel, albo też nie, terapeuta. On ma blisko ciebie, koło Wrocławia, w Świebodzicach, klinikę, którą prowadzi jego córka pod jego egidą. A na Dominikanie otwiera tam gabinet, czy też klinikę, żeby być daleko od europejskich warunków. Nie wiem, czy mi ta Dominikana przyszła do głowy, ale ty mówisz, a do mnie Dominikana. Otwiera się. Okay. Czemu nie? Dominikana to jest piękna destynacja żeglarska. Będę z nim nagrywał w przyszłym tygodniu, chyba 7 czy 8. Okay. To zapytam go, czemu mi Dominikana przyszła na myśl? Nigdy nie wiesz. Ja nigdy nie planowałam, że będę w Teksasie. Puszczam to w przestrzeń, może się coś pojawi. Puszczaj, czemu nie? No ja... dobra, czyli plan jest taki, że chciałabyś to robić wszystko razem, skomponować to w całość, używać nie tylko tych swoich umiejętności energetycznych, ale dołączyć do tego te wszystkie inne aspekty, które albo jeszcze lubisz, albo czujesz, że one powinny być razem. To wszystko się po prostu łączy. To wszystko jest kwestia odpoczynku, relaksu, powrotu do równowagi, czyli powrotu do zdrowia, bo jeżeli my jesteśmy w równowadze wewnętrznej, to jesteśmy zdrowi. Koni wzoje, przepraszam, że tak macham. Muchy. Ale ciągle muchy nie lubimy nam to much? Atakują. My nie lubimy jeść much. Nie. Umówmy się. Bardzo nie lubimy jeść. Nie jem mięsa także. Słuchaj, dobra, a tak od strony praktycznej, nie? Bo, no dobra, ty, wiem, że ty jesteś w trakcie kolejnych podróży. Znaczy w trakcie, przed podróżami. W poniedziałek, tak. Będziemy się widzieć może za 3 miesiące, tak, tete a tete. Może. Może będzie okazja też do rozmowy jakiejś via internet, online. Czy zamierzasz tam podejmować jakieś kroki dalej? To wszystko wyjdzie w praniu, wiesz jak jest. Okej. Okay. No, my planujemy, ale dobra, gdyby, to powiedz mi inaczej, gdyby ktoś z naszych widzów chciał z tobą popracować, to jak to może zrobić? Czy jest taka możliwość? No myślę, że jest. Znaczy od razu zaznaczam, że ja nie z pełnym jakby respektem, szacunkiem, dystansem
Ja nie planuję robić fabryki w żadnej z tych dziedzin, okej? Okay? O, to jest dobre słowo. Nie robię fabryki. Nie, zdecydowanie nie. I tu mówimy czyli tylko nic przemysłowo. Tu... Nic na wielką skalę, nic w wielkich ilościach. Także tutaj, jeżeli ktoś mi... mówię natomiast... Rozumiem, masz szacunek dla tego kogoś i dla siebie samej, tak, nie? I dla siebie samej, bo ja wiem, ile to kosztuje. ile to kosztuje i mnie, i daną osobę, bo to nie jest takie... Takie 3-4, to pewne warunki muszą być spełnione. Natomiast no co, no jestem na... Telefon czy jakiś jestem WhatsApp? Na WhatsAppie, jestem na Facebooku, jestem na Instagramie. A będę jestem... mógł podać twoje dane pod... Okej, no mam bloga, na którym mam też... O, masz bloga, mam bloga. To możemy bloga podać. Trochę go nie używam, ale... No ale, ale jakby tam, co jakby jest tam, www, coś tam jest, także... Jak to się nazywa, że co mam? www.coś.com www.tutejsza.com albo nie tutejsza, czy tutejsza? Tutejsza. Tutejsza. Na blogu jest tutejsza. www.tutejsza.blog.pl chyba tak. Prawdę mówiąc, czy... nie pamiętam. Ale podamy adres. Dobra, podamy adres i mówię. Ale to tak na spokojnie, z dystansem. Okej, wracasz do Teksasu, czy zamierzasz gdzieś taki popodróżować? Jest taki jest plan. Taki jest plan, ale prawdę nie wiesz, mówiąc, my nie wiemy. My nie wiemy. No tak. Słuchaj, ja nigdy nie planowałam ani Norwegii, nie wiemy, ani... Nie wiemy, co jutro będzie, nie? Nie wiemy, więc, no. Więc ja mówię z dużym uśmiechem i... Ale też, wiesz co, też przyszło do mnie coś takiego już jakiś czas temu, nie? Że naprawdę dobrze jest nie planować za bardzo i się dobrze zaskoczyć. No. Dać się zaskoczyć, nie? Tak. Jakbyś mi parę lat temu powiedział, że będziemy tutaj siedzieć i rozmawiać o takich rzeczach, nie. Proszę cię. Ja też nie pomyślałbym, że mogę spotkać kogoś takiego. Jeszcze jakiego? W Teksasie i siedzieć tu na werandzie? Nie. No, po polku na werandzie. No. Bardzo lubię weranda. Bardzo mi się podoba. Porch. Porch. Niech będzie porch. No, nie no, słuchaj, nigdy nie wiemy. I tak naprawdę jedyne co, to taka totalna otwartość i totalny dystans. I uśmiech, i poczucie humoru, bo inaczej... Tak, i powiem ci, to co powiedziałaś teraz jest czymś, z czym wielu z nas jeszcze musi popracować. Słuchajcie, taki luz, tak? Czyli no. Odpuść to wszystko, swoje plany wielkie, jakieś tam zmartwienia, wyrzuć to do kosza. Zmartwienia już były, już przeszły, już tak. Ich nie ma. A ty przyszłość dalej się jeszcze nie istnieje, no właśnie. Żyjesz tu i teraz. Tu i teraz, dokładnie. I od kiedy tak zaczęłam żyć, jestem dużo szczęśliwszą osobą. Aczkolwiek czasami jeszcze... No i to widać. Wiesz, odpadam w różne strony, bo to nie zawsze się aż tak udaje. To nie jest, jak się śmiałam tutaj z koleżanką właśnie czarownicą, że najfajniej by było być co najmniej na poziomie 300 cały czas. Wiesz, o czym mówię. Bo do tego 500 to można ewentualnie wyskoczyć czasami, ale żeby te 300, żeby tak naprawdę być w tym szczęściu realnie totalnym. Tak, tak. I to by było już nieźle, żeby nie schodzić poniżej. I ale to jest plan. Pracować nad tym, żeby tam taki kroczek po kroczku, oczywiście. Nie? Tam 301, 302, o. 500, 600, no, ja się zgadzam, tak. Tylko chodzi o to, żeby tam... 500 plus. Dokładnie, a teraz 800 plus, bo podnieśli nam poprzeczkę, Boże. Słuchajcie. No to już sami bogowie będą chodzić tak. Tutaj, no. No. Nie no. Sylwia, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, ale powiedz mi, czy na koniec chciałabyś jakieś przesłanie do widzów? Przesłanie? Przesłanie to może tylko być... Po prostu bądźmy szczęśliwi, Boże kochany, to jest... Bądźmy szczęśliwi. Po prostu weźmy dystans i cieszmy się każdą chwilą, bo tak naprawdę z punktu widzenia kosmicznego, tak, to jesteśmy tu bardzo krótko. Tak, powiem ci, że jedna z takich ważnych zasad aborygenów australijskich mówi o tym, baw się życiem. Dokładnie. Bawmy się, kochani. Bawmy się. Bardzo dziękuję. Ci dziękuję za wywiad. I również. Zjadamy.